dobry wieczór, witam wszystkich Państwa przed telewizorami. Drodzy Państwo, dzisiaj, no właśnie dzisiaj czwartek, czyli dzisiaj gotujemy z firmą Tupperware, ale przedstawię, jest ze mną Marta, która dzisiaj, Marta, będzie tutaj przyrządzała pyszne potrawy, to za chwilę. Natomiast, drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy tydzień temu, zachęcaliśmy Państwa do tego, abyście przyszli do Kupca Poznańskiego, ponieważ warto było, dlatego że mogliście wypełnić ankietę i jednocześnie brać udział w losowaniu różnych ciekawych sprzętów, które funduje dla Państwa firma Tupperware. No i właśnie, jest z nami tutaj szczęśliwiec, pani Olena Dajerling. Dobry wieczór. Pani Oleno, wygrała pani piękny, może to Marta właściwie powinnaś tutaj przekazać. Proszę bardzo. Wygrała pani piękny produkt rozdrabniacz. Rozdrabniacz jest do siekania, rozdrabniania ziół, do rozdrabniania cebulki, więc już na pewno skończy się płakanie przy krojeniu i rozdrabnianiu cebulki. Tutaj wystarczy pociągnąć za linkę. Oczywiście do zestawu, zestaw przepisów, jak używać tego produktu, jeszcze takie inne rozwiązania. Co mogę powiedzieć? Ogromne gratulacje. Bardzo mi miło, że pani tutaj do nas przyszła. Bardzo mi miło, że pani do nas przyszła, że zechciała pani odebrać ten produkt, że wypełniła pani ankietę w zeszłym tygodniu i zachęcamy w ogóle wszystkich, żeby właśnie wypełnić. To dla pani bardzo dziękuję. Ja również chciałam panią uścisnąć dłonie, gratuluję. Tak jak Marta wspomniała, pewnie się przyda, dlatego że chociażby uciążliwe jest to krojenie, siekanie cebuli, prawda, na co dzień. Powiem szczerze, że mam już blender, ale myślę, że to będzie takie bardziej poręczne po prostu i że będzie to ulubiony jakiś sprzęt domowy. Tak? Jasne, że tak. Dziękuję. A gotuje pani na co dzień? Bardzo lubię gotować i przeważnie gotuję tak dłużej w weekendy, bo wtedy mam więcej czasu. Mhm. Także interesują mnie wszystkie takie właśnie sprzęty, które pomagają, usprawniają te prace wszystkie w kuchni. To idealnie panią wylosowałyśmy. Tak. Super, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się przyda. Drodzy Państwo, zachęcamy bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście właśnie też wylosować jedną z nagród, które funduje firma Tupperware, zapraszamy do Kupca Poznańskiego. Drodzy Państwo, już od teraz, czyli od godziny 18 do godziny 19.30 będziecie mogli przyjść, skosztować tych wszystkich pyszności, a także właśnie wziąć udział w losowaniu jednej z nagród. Drodzy Państwo, ja teraz zapraszam na krótką reklamę, a tuż po reklamie będziemy wraz z Martą tutaj przyrządzać różne potrawy. Zapraszam serdecznie. Agencja Allianz, Borawski, Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firm takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727.
przypominam, drodzy Państwo, powracamy do kuchni, do firmy Tupperware, z którą dzisiaj gotujemy. Jest ze mną Marta Suchocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, no właśnie, bardzo mi miło, że dzisiaj z Tobą sobie będę gotować. Znaczy, ja jak ja, to Ty gotujesz. Będziesz ja, gotować? No właśnie, będziesz. Będę, tak? Będziesz. Aha, coś Ci tutaj wymyślimy za chwilę. Dobrze, droga Marto, chciałam, żebyśmy zdradziły najpierw, żebyś Ty zdradziła właściwie, co, jakie będą dzisiaj przyrządzane potrafy, co ciekawego, na co przede będziemy czekać. Przede wszystkim będzie chleb. Chleb, wow. To jest coś, co jest przepyszne, jak jest upieczone swoje, świeże. Jasne. I ciepłe. I wszyscy polujemy w sklepie, jak tylko przyjeżdża dostawa, żeby wziąć ten ciepły. A możemy sobie to zaserwować sami w domu. Ciepły chlebek, który zrobimy bardzo szybko. Kiedyś wyrabianie ciasta drożdżowego to była bardzo uciążliwa sprawa. Trzeba było ileś tam razy wygniatać, trzeba było odstawiać w ciepłe miejsce, żeby nie było przeciągów, żeby to ciasto wyrosło. Dzisiaj mamy taką fajną miskę do ciasta, która nam umożliwi, żeby zamknąć ciasto, ono sobie będzie swobodnie samo wyrastało i nie trzeba będzie tego ciasta wygniatać rękami. Kolejna rzecz to pasta serowa. Pysznie, na chleb. Czyli tak, na chlebek. Ser, majonez i czosnek, trzy składniki i mamy super pastę serową na chlebek, żeby posmarować. Oczywiście Ty będziesz ścierać serek tak jak tydzień temu. W ulubionym produkcie, tak jak tydzień temu. Tak. I będziemy robili tak, jak obiecałam, że coś będzie na słodko, ale tak, żeby się nie tuczyć może już tymi mąkami i tym wszystkim, to stwierdziłam, że banany będą bardzo fajne, takie orzeźwiające, dlatego, że będą banany w cytrusach zrobione na parze w kuchence mikrofalowej. No właśnie, czyli one nie będą zapiekane, tak? One będą nie, na parze. Na wow. parze. One będą przygotowane w takim fajnym produkcie. Oprócz tego, że jest fajny kolor, to jest bardzo praktyczny. Mhm. Jest to produkt, którym zakochał się mój mąż. Dlatego, że tu wystarczy wrzucić, wstawić do kuchenki mikrofalowej i wszystko się gotuje samo. Jasne, no tak. Więc jest zdrowe, bo gotuje się na parze. Bardzo lubi ryby, więc tu możemy przyrządzić ryby, mięsa, desery i wiele, wiele innych ciekawych przepisów. Jeszcze myślę, że będę miała chwilkę, żeby opowiedzieć przy tym, o tym produkcie okay. później. Więc powracamy do pieczenia chleba. Ja chciałam powiedzieć, że to jest bardzo popularne teraz, że osoby, które mają taki sprzęt, mogą piec właśnie chleb, więc w takim razie okej, to jest co? To jest miska, tak? To jest miska do ciasta drożdżowego i nie tylko, dlatego że, o przepraszam, jeszcze gdzieś tutaj miałam pokryweczkę. Jest i pokryweczka, dlatego że jest za chwilę, również tak? do przechowywania różnych składników typu wędliny, sałatki z majonezem, sałatki ze śmietaną, wędliny czy mięsa surowe też możemy sobie tutaj przechować. Dzięki tej szczelnej pokrywce możemy przechować dłużej taką potrawę, niż gdybyśmy położyli na talerzyku czy w woreczku w lodówce. Jasne, super. Tutaj mam wsypane ziarna, mam nasiona słonecznika, siemię lniane, łyżeczka soli, troszeczkę mąki mi tam wpadło. W takim produkcie, który nazywa się Mixmax, służy do ubijania i roztrzepywania. Mam odmierzoną mąkę, 4 szklanki mąki dokładnie. Tutaj właśnie taki pełny czubaty Mixmax to 4 szklanki mąki. Ten Mixmax, tutaj możemy też mleko wlać, tak? Różne inne produkty. Tak, za chwileczkę będziemy robili właśnie w nim zaczyn drożdżowy. Do tego ciasta. Tu mamy mąkę, czyli wszystkie sypkie składniki. Do tego produktu przerzucamy pół kostki drożdży, dokładnie 5 deko na spód. Do tego dodajemy na drożdże, sypiemy łyżeczkę cukru. Cukier powoduje, że drożdże troszeczkę szybciej się rozpuszczają. A Marta, powiedz mi, a gdzie możemy tutaj znaleźć przepis właśnie na pieczenie ciasta, na zrobienie, przygotowanie tego ciasta do chleba. Do chleba. Mamy książeczki z przepisami, w których można znaleźć takie rzeczy i również organizujemy u siebie warsztaty kulinarne, gdzie można przyjść, zobaczyć, posłuchać, obejrzeć, dotknąć każdy produkt lub samemu takie ciasto wykonać, bo to przypuszczam, że też każdy by chciał spróbować, jak to się robi, czy ja też potrafię. A czy przyrządzanie, takie jeszcze na początku zwraćmy, czy przyrządzanie tutaj samego w ogóle chleba, tak, jest trudne, czy nie? Jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe. Dzieci, które mają, może nie dzieci, młodzież, która ma 12-13 lat, potrafi sobie poradzić z tym chlebkiem i nie ma takiej możliwości, żeby ciasto drożdżowe w misce nie wyszło. Jedynie gdyby były drożdże nieświeże, no to wtedy może być taki wypadek, ale to jest już raczej rzadkość. Super, bardzo fajnie. I oczywiście nie wrócimy rąk. Nie. Dodajemy jedno jajko. Jajko dodaję na drożdże, dlatego że wtedy jest to świetny izolator, gdyby była woda za ciepła, żeby te drożdże się nie sparzyły. I teraz dodaję 400 do 500 ml wody. I tutaj już troszeczkę trzeba na wygląd tego ciasta później popatrzeć, bo to zależy od wilgotności mąki, od tego, ile wsypaliśmy tej mąki, bo też nigdy nie jesteśmy w stanie dokładnie odmierzyć. Jasne. Więc tu mam taką podziałkę też, więc jest mi zdecydowanie łatwiej. Właśnie widzę, fajnie, bardzo fajnie. To jest też bardzo fajny taki przyrząd, tak? Pomocnik. Tak.
To jest łyżka silikonowa do mieszania, wybierania z puszek, ze słoików, z misek. I do mieszania na patelni silikon nadaje się do wysokiej temperatury, więc można mieszać na patelniach teflonowych i nic się nie dzieje. Bardzo fajnie. I też już później możemy właśnie odgarniać, tak? Jakby tak. Chcemy zebrać całe. Bardzo fajne, pokazuję. Okay. Nakładam sitko roztrzepujące, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby właśnie było dobrze umieszczone. Natykam lejek tak, żeby dokładnie wskoczył i zakręcam troszeczkę jak słoiki, czyli do siebie dwa razy tak, żeby wskoczył gwint i dopiero zakręcam. I w taki sposób mam pewność, że jest to... Bardzo proszę. Okej, okay, super. Trzeba tak, tak... No, nie trzeba trzymać shaker. Pokrywki, nie trzeba, nie trzeba trzymać, bo to jest fajne. Na tyle szczelne, że nic się na pewno nie dzieje. Okay. Możemy mieszać ciasto na naleśniki, bezpośrednio lać na patelnię, możemy robić sosy, dipy, a jer koniaki, drinki, likiery. To jest takie na uspokojenie. O, proszę, na wyciszenie. Poproszę. Okay. Zobaczymy jak. Ja zawsze patrzę, jak pływają jeszcze drożdże, to jeszcze chwileczkę to ich jeszcze trzeba rozmieszać. Nie możemy zostawić zaczynu drożdżowego tak zamkniętego, zakręconego, dlatego że gdybyśmy odkręcili, to by wybuchło, bo drożdże rosną. Więc tak to możemy swobodnie przechowywać, zakręcić i przechowywać, jest ale nie drożdże. Okej. Okay. Jak już rozmieszamy, to od razu odkręcamy i przelewamy do miski z mąką. I teraz co? I teraz tutaj to musimy wymieszać, czy nie? Teraz tylko zamieszamy delikatnie, tak żeby połączyć składniki sypkie z płynnymi i po to, żeby odsłonić brzegi. Dlatego, że zasada w misce do ciasta jest taka, żeby na brzegi miski polać troszeczkę oliwy lub masła margaryny roztopionej, tak żeby zatoczyła się bardzo ładna kulka. Ja nie wiem, czy mi ta kulka tutaj teraz wyjdzie, bo zobaczymy ile mąki, jak to wyszło. Najwyżej dosypiemy trochę mąki albo dolejemy troszeczkę oliwy. Fajnie, teraz jak w piekarni pieczemy. Możemy bułeczki też na przykład. Bułeczki, drożdżówki na słodko, różne takie zawijane, więc leję oliwę. 4-5 łyżek oliwy po brzegach miski. Ja tutaj sobie pozwolę tak nalać. Ale pachnie drożdżami. Super. I teraz co ważne, zamykamy szczelnie miskę, czyli trzymam uchwyt naprzeciwko siebie, nakładam od siebie palcami do końca miski, nakładam pokrywkę na miskę, kładę rękę na środek, uchylam wieczko, żeby wypuścić powietrze. Takie tutaj jest psyk, tylko że tego może nie słychać. Domykamy i teraz tak, łapię za ranty, trzymam pokrywę palcami, tak żeby mi nie odskoczyła. No i coś, co jest piękne właśnie, żeby nie wyrabiać, nie wygniatać, tylko kręcić. No, ale fajnie właśnie, czyli to jest to, co najbardziej mi się podoba, że nie musimy brudzić rąk tak tutaj, jest czyściusieńko, zresztą sami Państwo widzicie, że jest czyściusieńko, rąk nie brudzimy i tylko kwestia jest mieszanie, tak? I co, i tyle? Tak, i teraz jak to ja może czuję, pokażę. Jeszcze chwileczkę, a, to nie, bo jak czuję, że ciasto się lepi do miski i nie skacze mi kulka, tak? To znaczy, że trzeba podsypać troszeczkę mąką. Mhm. Bo jest za dużo jednak tej oliwy, albo mąka jest bardziej wilgotna. Marta, ty masz prawo już jakie. Ciekawe, jakby mi wyszło właśnie to ciasto. Wyszło podejrzewam, być, że wyszło. Tutaj byłaby jedna mała może bułeczka. Może chwilę do zakręcenia, zobacz. Tak. Okay, złap sobie tak i tak okay. Na spokojnie. Dobra. Tak parę ruchów tylko. To coś się rusza? No. To ma skakać tam w środku. Ale jest tam kto? Najtrudniejszy okay. Pierwszy raz. No to prawda. Trzeba... Ale jest dobra. To widzisz, ty masz prawę w tym kręceniu, a ja nie. I teraz jest bardzo czerwona, wyszło. Ale to nie tak, to nie tak. To programie jeszcze raz dam do pokręcenia, nauczysz się. Jest taka kuleczka ciasta. O. Teraz pytanie, czy mnie się udało, czy tobie? Tobie, no pewnie, że tobie. Nie, żartuję, jasno, okej. Okay. I teraz zamykam miskę i żeby było szybciej, bo w temperaturach takich letnich, wysokich, to ciasto szybciutko wyrasta samo sobie, ale żeby było szybciej, wkładam do większej miski z ciepłą wodą. Pokrywka daje nam znak, że ciasto rośnie poprzez otwarcie i takie charakterystyczne puk. Ona tak właśnie puk, otwiera się. Słuchała, czy... Ale to jeszcze trochę, będzie prawda? Słuchać, jeszcze trochę. I teraz... Potrzebujemy, żeby trzy razy się otworzyła na ciasto drożdżowe słodkie. Na chlebek wystarczy raz lub dwa razy. Będziemy widzieli po objętości ciasta, jaka jest miska. Wkładam do miski z ciepłą wodą, którą mam naszykowaną tutaj z boczku. I ona sobie rośnie i tyle. Więc jak trafiam na takie doświadczone gospodynie, które są w starszym wieku, które przez 40 lat wyrabiały ciasto drożdżowe ręcznie i musiały piec same, mówią, Boże, jak późno Pani do mnie dotarła, to ja całe życie to ciasto musiałam ręcznie, a teraz tylko zakręcam.